Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym poniedziałkowym webinarze. Jak zawsze w poniedziałki rozmawiamy o produktach zdrowotnych, suplementach i ponieważ dawno nie było tematu kosmetyków, porozmawiamy dzisiaj troszeczkę o kosmetykach. A okazja jest przepiękna, bo marzec już się rozpoczął i w środę mamy 8 marca i za chwileczkę będziemy też mówić o tym, jak również na koniec przypomnę Państwu, że mamy promocję z okazji 8 marca i zapraszam wszystkich na stronę naturday.pl, gdzie możecie sobie poczytać o tej promocji. Ja parę słów oczywiście o tym powiem. A dzisiejszy temat, jak działają nowoczesne kosmetyki z liposomalnym CBD. Szanowni Państwo, myślę, że w naszym gronie są osoby o różnych nawykach kosmetycznych. To znaczy, znajdzie się taki ktoś, kto będzie mówił, że szare mydło jest świetne i muszę Państwu powiedzieć, że ja wcale tego nie neguję i są takie osoby o takiej skórze i o takich nawykach, którym szare mydło może będzie służyło. Natomiast, jak Państwo wiecie, kosmetologia poszła bardzo mocno do przodu, i dzięki nowoczesnej, innowacyjnej kosmetologii możemy stosować nie tylko szare mydło, ale również cały asortyment, szeroki wachlarz różnych produktów, bardzo innowacyjnych. I teraz zwróćcie uwagę, że na opakowaniach bardzo wielu produktów kosmetycznych pisze się w tej chwili, jak wiele składników, jaka jest zawartość naturalnych składników w kosmetykach. A czym szczycimy się w Naturday? Ano właśnie tym, że nasze produkty są najwyższej jakości i mamy maksymalną zawartość naturalnych substancji i ekstraktów roślinnych. To jest wyjątkowa cecha. Ale zwróćcie też uwagę na to, że rozmawiamy dzisiaj o bardzo specyficznej postaci kosmetyków. I zobaczycie, że ekstrakty roślinne zawarte w różnych postaciach kosmetyków, łączy jedna ciekawa cecha. Otóż stworzyliśmy całą linię kosmetyków, w których zawarliśmy liposomalną postać kanabinoidów, czyli CBD. To jest bardzo ważne, dlatego że zobaczycie Państwo za chwileczkę, przejdziemy sobie po kolei przez to, jak funkcjonuje nasza skóra, które miejsca na tej skórze są szczególnie wrażliwe, o które powinniśmy dbać. Przypomnimy sobie troszeczkę właśnie wpływ kanabinoidów na naszą skórę, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, mieliśmy już taki webinar, w którym mówiliśmy wyłącznie o wpływie olejku CBD na nasz organizm i to wyłącznie właśnie patrzyliśmy z perspektywy dermatologii. Także przypomnę Państwu o łuszczycy, o łojotokowym zapaleniu skóry, tak, o różnych stanach zapalnych, łącznie z ugryzieniami komarów, po to, żebyśmy sobie uświadomili, że nie bez powodu używamy ekstraktów konopnych CBD w postaci liposomalnej w kosmetykach. To są bardzo innowacyjne, bardzo nowoczesne i mega naturalne kosmetyki. No dobrze. Skąd wziął się Dzień Kobiet? Szanowni Państwo, tak szybciutko przypominam, bo 8 marca nam się zbliża, że Dzień Kobiet pochodził z Rzymu i Dzień Kobiet był takim dniem oddania czci bogini Junony. Co jest bardzo fajne, w tym dniu Rzymianie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali wszystkie ich życzenia. No i tak to już zostało do naszych nowoczesnych, nowożytnych czasów, że kobieta nie zmieniła swojej roli. Kobiecość jest hołubiona i piękno kobiecego ciała znajduje się do dzisiaj przecież w centrum wszystkich dziedzin malarstwa, tak? Wcale nie zapomnieliśmy o tym, jak również możemy sobie zawsze wrócić do muzeów, zobaczyć
rzeźby, zobaczyć malarstwo, że zwróćcie uwagę, że to piękno kobiecego ciała było zawsze ważne i było inspiracją dla artystów, jak również, o czym jako mężczyzna mogę powiedzieć, kobiecość była inspiracją i jest inspiracją dla nas, facetów, żebyśmy byli lepsi, byli silniejsi, a więcej poświęcali się pracy, żebyśmy mogli kupić fajne rzeczy dla naszych pań. I jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że kobiety dbają o to swoje piękno i zobaczycie, że ilość kosmetyków, które kupują kobiety, jest znacząco większa od tej ilości kosmetyków, które kupują mężczyźni. A zatem warto o tym pamiętać również z perspektywy osób, które są w Nature Day. My nie możemy patrzeć holistycznie na piękno człowieka, piękno kobiety, czy nawet mężczyzn, bo zaraz do tego dojdziemy, czyli unisex w kosmetologii, bez holistycznego podejścia, czyli stosowania jednocześnie suplementów i kosmetyków. I to jest moim zdaniem takie fundamentalne podejście, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy nie zaniedbywali połączenia suplementacji i kosmetyki. No dobrze, jest taka dziedzina, nazywa się anti-aging, czyli jest to pewien nurt w pielęgnacji, na który będziemy też zwracali uwagę, bo anti-aging, czyli ta dbałość o to, żeby mieć młody wygląd, szanowni państwo, to nie jest rozpoczęcie dbałości o swój wygląd, kiedy człowiek ma 60 lat. Tak naprawdę o to, jak będziemy wyglądać w wieku średnim, w wieku dojrzałym, tak naprawdę powinniśmy dbać od maleńkości. Warto pamiętać o tym, szanowni państwo, i kto chce, może sobie zawsze sięgnąć do literatury. Bardzo fajne badania na temat wpływu środowiska i procesów pogłębiających starzenie skóry są wykonywane na bliźniętach jednojajowych. Słuchajcie, byłem kiedyś na takim sympozjum, zresztą było to wspaniałe sympozjum zielarskie na Podlasiu, gdzie jedna z prelegentek, pani doktor dermatologii, pokazywała badanie wpływu środowiska, porównując zmiany na skórze bliźniaków jednojajowych, czyli identycznych ludzi, jak bardzo się różnią po iluś tam latach swojego życia. Tak? I można było zobaczyć porównanie dwóch kobiet, w których jedna o siebie dbała, a druga o siebie nie dbała, nadużywała alkoholu i paliła bardzo dużo papierosów. No i zgadnijcie, kto wyglądał lepiej. Tak? Wiadomo, ta kobieta, która o siebie dbała. Wpływ środowiska zewnętrznego, czyli brak na przykład filtrów chroniących nas przed promieniowaniem ultrafioletowym, stosowanie odpowiednich kosmetyków, dostosowanie kosmetyków do rodzaju skóry. Tak? Na to trzeba zwracać uwagę. W związku z tym, jeżeli chcemy cieszyć się jak najdłużej pięknem swojej skóry i młodym wyglądem, zaczynamy dbać o siebie już od maleńkości, mając na uwadze to, że jeżeli nie będziemy o siebie dbać, to niestety ta skóra będzie bardzo zniszczona i będzie wyglądać po prostu staro. W związku z tym, że te wszystkie trendy w kosmetologii skutkują tym, że rzeczywiście mamy bardziej skuteczne funkcjonowanie, działanie tych kosmetyków, jak jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że jest fantastyczny trend, idziemy w kierunku natury, idziemy w kierunku kosmetyków opartych na naturalnych ekstraktach. No i muszę państwu powiedzieć, no myślę, że nie będę wam zadawał pytania, że absolutnym liderem, jeżeli chodzi o stosowanie naturalnych preparatów, również w kosmetologii jest Nature Day. Czyli zobaczycie liposomalną postać CBD, specjalną postać CBD, wyjaśnię, jakie ma zalety, i jednocześnie zobaczycie, ja nie będę dzisiaj omawiał roślin tam zawartych i ich wpływu, bo byśmy do rana mogli siedzieć nad tym wykładem, natomiast
Ja wam tylko pokażę przykładowe składniki. To świetnie widać na przykład w dezodorancie, który jest zrobiony w Nature Day, właśnie w tej linii CBD. Zobaczycie, ile substancji pochodzenia naturalnego zostało skondensowane i znajduje się w kosmetykach liposomalnych CBD. Tak? Także kosmetyki Nature Day właściwie idealnie wkomponowują się w ten trend naturalnych kosmetyków. No dobrze, zadajmy sobie takie pytanie w tej chwili. Dlaczego warto mieć produkty unisex? Czyli takie produkty, które nie są dedykowane tylko dla kobiet czy tylko dla mężczyzn, tylko takie, które mogą być stosowane zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jest jednakowoż pewne kryterium wyboru. To znaczy powinniśmy jednak rozpoznać, czy pan, czy pani ma cerę wrażliwą, suchą, czy ma na przykład skórę, która jest przetłuszczająca się. Bo wtedy powinniśmy jednak wybrać różne kosmetyki. Tak? Natomiast to są kosmetyki unisex. I teraz zobaczcie. Świadomi konsumenci w kosmetologii to zaczynają być również faceci. Ten rynek jest naprawdę duży i może nie mamy najświeższych danych, ale to jest cały czas rosnący rynek o gigantycznej wartości kosmetyków nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Czyli globalnie rynek produktów kosmetycznych dla mężczyzn szacuje się w 2014 roku, że był wart 26 miliardów euro. To jest gigantyczna kwota pieniędzy. Ale teraz popatrzmy na statystyki. Co dziesiąty kosmetyk sprzedawany w Polsce jest kosmetykiem dla mężczyzn. A więc nadal, szanowni państwo, dbałość o piękno skóry to domena kobiet. Ja wiem, że są zadbani faceci, że coraz częściej mężczyźni o to dbają, ale nadal głównym użytkownikiem najwyższej jakości kosmetyków są kobiety. Ten trend unisex, on ma jeszcze taki wymiar dzisiejszych czasów, szanowni państwo. Bo to jest nie tylko uniwersalne podejście do składników naturalnych i dostosowanie ich tak naprawdę do rodzaju skóry, a nie do płci, ale jest jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę i to on jest czynnikiem wynikającym po prostu z szacunku. Z szacunku do naszego środowiska. W momencie, kiedy mamy świadomych konsumentów, świadomych i wymagających konsumentów, to są osoby, które żyją w myśl less waste, czyli mniej marnujmy. Stąd kosmetyki unisex pozwalają na to, żeby mieć uniwersalne opakowania i żeby po prostu mniej zanieczyszczać środowisko. Jest to bardzo modne i Nature Day wpisuje się również w ten trend. No dobrze, zazwyczaj rozmawiamy o suplementach i odżywiamy nasz organizm od środka i mówimy o różnych chorobach, o różnych narządach. Ale nie wiem, czy państwo wiecie, że skóra jest gigantycznym narządem ludzkiego organizmu. Ma powierzchnię aż 2 m². Więc jest co masować, wklepywać i jest o co dbać. Tak? I to podobnie jak nasze serce, nasza wątroba, nasze nerki czy płuca, musi być narząd, o który powinniśmy dbać. My mamy sposoby, mamy detoks, mamy omegę, mamy różne suplementy, dzięki którym nasza skóra będzie ładniejsza i zdrowsza. Jednocześnie powinniśmy stosować również kosmetyki. I teraz ta nasza skóra jako narząd stanowi barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi, tak? Czyli bierze na siebie różne czynniki niszczące, czyli izoluje nas od zanieczyszczeń na przykład środowiskowych typu pyły, gazy, substancje chemiczne oraz zwróćcie uwagę, że bierze na siebie, czyli przyjmuje promieniowanie słoneczne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na narządy wewnętrzne. Więc
dbałość o skórę to nie tylko dbałość o wygląd, ale to również dbałość o nasze zdrowie. I teraz jeżeli mamy o siebie, jeżeli nasza skóra jest zaniedbana i zupełnie ignorujemy tą naszą troskę o skórę, to nasza skóra traci elastyczność, jędrność, staje się mniej odporna mechanicznie, krucha, można by powiedzieć. Nie wiem, czy Państwo widzieliście kiedyś, jak wygląda wysuszona, cienka, krucha skóra. Są osoby, które mają predyspozycję do pękania naczyń krwionośnych, więc delikatne zadrapianie powoduje powstawanie wybroczyn podskórnych. Nie dość, że wygląda kiepsko, to jest bardzo niebezpieczne. Tak, osoba z predyspozycją do pękania naczyń krwionośnych, co widać czasem w formie wybroczyn, może mieć również problem z osłabieniem naczyń narządów wewnętrznych, czy na przykład pęknięciem naczynia krwionośnego w ważnym narządzie. Oczywiście skóra może tracić swoje nawilżenie i może tracić swoją gładkość. Umówmy się, szanowni Państwo, że tak do 26 roku to jeszcze powiedzmy, ten organizm jakoś sobie radzi. Natomiast od około 26 roku życia rozpoczyna się proces starzenia, fizjologiczny tak naprawdę, proces starzenia i zmniejsza się ilość kolagenu. Tak? Szacuje się, że około 2% rocznie tyle tracimy kolagenu w naszym organizmie. I myśmy o tym już mówili, że mamy kolagen, który może być uzupełnieniem w tym wypadku kosmetyków i powinniśmy od tego 25 roku życia po prostu suplementować ten kolagen. Tak w największym uproszczeniu, do około 50 roku życia to jest około 5 gramów kolagenu dziennie, a po ukończeniu 50 nawet 10 gramów kolagenu dziennie powinniśmy przyjmować. Wspomnieliśmy o tym, że niektóre części skóry, fragmenty skóry w naszym organizmie są bardziej wrażliwe. Jak Państwo wiecie, skóra pod oczami jest bardzo wrażliwa, powieki, skóra na szyi i dekolt. Skóra wokół oczu starzeje się bardzo szybko, jest bardzo cieniutka. Słuchajcie, to jest 0,05 mm grubości cieniusieńka skóra. Prawie pozbawiona gruczołów łojowych i uboga w tkankę podskórną, tak? Nie ma tej poduszeczki, na której sobie leży. Jest też bardzo pracowita, czyli jest aktywna mimicznie, ponieważ w ciągu całego dnia powieka cały czas się rusza, nawet kilkanaście tysięcy ruchów dziennie wykonuje. Tak? Te mięśnie, które poruszają powieka. No a szyja i dekolt zawiera mniej włókien kolagenowych, tak, niż nawet skóra twarzy. Jest narażona na urazy mechaniczne, tak, bo cały czas patrzymy, gdzieś tam ruszamy tą szyją, więc zwróćcie uwagę, że ta skóra cały czas pracuje, więc jest narażona na mikrourazy mechaniczne. Teraz troszeczkę, szanowni Państwo, przypomnienia. Bo przecież mówimy o kosmetykach liposomalnych CPT. Tu jest lista, zresztą mamy na ten temat badania kliniczne, na podstawie których przygotowaliśmy tę listę, gdzie udowodniono lecznicze właściwości ekstraktów konopi siewnej w różnych uszkodzeniach i chorobach skóry. I tak, szanowni Państwo, nie ma co chyba wiele o tym mówić, bo mam nadzieję, że to Państwo wiecie na 100%. Że ekstrakty konopne mają absolutnie jeden z najsilniejszych, to jest cecha, wydaje mi się, kluczowa, właściwości przeciwzapalnych. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy stan zapalny skóry, możemy zawsze myśleć o tym, żeby stosować CBD. Również łuszczyca. Łuszczyca w ogóle jest procesem zapalnym. Ugryzienie komarów, tak? Czy wiecie, jak to wygląda? Cechą stanu zapalnego jest obrzęk, zaczerwienienie, tak, ból, świąt i tak dalej. Więc ugryzienie komarów jest typowym stanem zapalnym. Atopowe zapalenie skóry, wyprysk i łojotokowe zapalenie skóry. Więc wszędzie tam, szanowni Państwo,
nie tylko zaleca się stosowanie kosmetyków czy oleju CBD, ale po prostu udowodniono w badaniach klinicznych skuteczność leczniczą zastosowania ekstraktów konopi siewnej. No dobrze. Jest specyficzna postać tych kosmetyków, szanowni państwo. To nie są tylko emulsje, a zatem odżywianie skóry, które będzie odbywało się dzięki tym kosmetykom, będzie odbywało się również dlatego, że te kosmetyki będą działały dłużej, substancje aktywne będą uwalniały się wolniej, tak? To ma ogromne znaczenie, dlatego że kosmetyk nakładamy raz na ileś czasu, raz na ileś godzin i właściwości ochronne, nawilżające, stabilizujące właściwe równowagę kwasowo-zasadową skóry powinny trwać jak najdłużej, po to, żeby nasza skóra była cały czas chroniona i cały czas mogła się regenerować. Dlatego właśnie, szanowni państwo, wybraliśmy ciekawą postać tych kosmetyków, czyli postać liposomalną i micelarną. Jest tutaj dużo tekstu, szanowni państwo, na tym slajdzie, ale ja chcę tylko kilka rzeczy uwypuklić. Troszkę tych danych, dlatego żeby mi coś nie umknęło, żebym czegoś nie przekręcił. Chcę państwu pokazać, że to, co mówimy o zastosowaniu nośnika liposomalnego w CBD, ma bardzo wymierny i udowodniony pozytywny wpływ na naszą skórę. To nie jest jakaś tam opinia eksperta, który twierdzi, że te kosmetyki są lepsze. Nie, szanowni państwo. Przeprowadzono dowód w postaci badań CBD na nośniku liposomalnym. I teraz kilka podstawowych elementów, które chcę państwu powiedzieć. Po pierwsze, jest wzrost przenikalności CBD zamkniętego w nośniku, wzrost przenikalności w stosunku do zwykłego CBD, który gdzieś tam będzie w formie olejowej, czy jakiegoś olejku, czy emulsji. I ten wzrost przenikalności jest o 24% większy. Tak mówi statystyka badania na ten temat. Ważne jest również to, żeby obliczyć, jak w przypadku kosmetyków, gdzie mamy liposomalne CBD podane na skórze, jak one się absorbowały. Czyli proszę zwrócić uwagę, że absorpcja liposomalnej postaci CBD była o 21% większa niż gdy podano roztwór wolnej substancji, tak? Roztwór wolnej substancji niezamknięty w nośniku liposomalnym. Więc znowu nośnik liposomalny był lepszy. Jest specjalny nośnik Verticel, który został użyty w tych kosmetykach, tak? W liposomach. I on chroni zamknięty w pęcherzyku liposomalny CBD przed zniszczeniem, przez promieniowanie ultrafioletowe. Więc zobaczcie kolejny aspekt. Substancje aktywne, konopie, mogłyby być zniszczone przez na przykład światło słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe. A zamknięcie w liposomach dzięki specjalnemu nośnikowi Verticel powoduje, że to CBD jest chronione, tak? Lepiej chronione przed promieniowaniem ultrafioletowym. A co z tego wynika? Możecie państwo użyć tych kosmetyków, wyjść sobie na słoneczko i one będą cały czas aktywne. Jest jeszcze jedna rzecz i to jest bardzo ważna rzecz. Szanowni państwo, liposomy są jak ciężarówki, które niosą substancje aktywne do skóry. One sobie je transportują. Więc najważniejszą cechą postaci liposomalnej, poza tym, że jest lepsza przenikalność, lepsza ochrona przed promieniowaniem, tak, i więcej substancji się absorbuje, to jest jeszcze jedna rzecz. Szanowni państwo,
CBD w postaci liposomalnej uwalnia się powoli. A zatem, kiedy, jakby to porównać, jeżeli byście użyli zwykłego oleju CBD, to on będzie działał krócej. Jeżeli użyjecie liposomu do przenoszenia CBD do skóry, to ten kosmetyk będzie po prostu działał dłużej, a więc ochrona waszej skóry będzie lepsza. Teraz króciutko, co to są liposomy i jaka jest ich rola i co to są micele. Liposomy to są takie nośniki substancji aktywnych, czyli w tym wypadku kanabinoidów, które dostają się do naskórka, następnie tam w warstwach naskórka, czyli tej powierzchniowej warstwy skóry, dochodzi do lizy uwolnienia lipidowej otoczki i powolnego uwalniania aktywnych substancji, czyli powolnego dyfundowania do głębszych warstw, wnikania do głębszych warstw substancji aktywnych z kanabinoidów. Tak? Bardzo ważna rola tutaj lipidów tworzących otoczkę liposomu, bo liposomy posiadają podwójną warstwę tłuszczu, lipidów, które właśnie pełnią rolę promotorów wchłaniania substancji. Ważne jest to, że liposomy są duże, czyli są trwałe i duże i dzięki temu mogą przenosić różne substancje, również w głąb skóry. Natomiast micele są mikroskopijne, są dużo mniejsze, mają pojedynczą warstwę lipidową i rolą miceli jest oczyszczanie skóry. To jest ich podstawowa funkcja, czyli płyn micelarny jest, i to proszę szanowni państwo zapamiętać, jest formą naturalnego oczyszczacza, ma właściwości takie jak detergent naturalny, czyli on będzie oczyszczał skórę z wszystkich zanieczyszczeń, łącznie z tym tłuszczem, który gdzieś się tam w zbyt dużej ilości wydzielił w ciągu dnia. Czyli jeżeli chcemy sebum, jeżeli chcemy dobrze oczyścić skórę, to najważniejsze, i to przed podaniem toniku, będzie użycie płynu micelarnego. Dlatego, że płyn micelarny nie ma właściwości tonizujących. Jego zadaniem jest oczyszczanie skóry, a tonizacja to płyn, czyli tonik. Po to właśnie powinniśmy zachować odpowiednią kolejność, łącznie z, również z tym, że płyn micelarny może świetnie wyczyścić skórę u pań, które będą chciały sobie później robić make-up, tak? Czyli będą sobie nakładały różne kosmetyki. No dobrze, no to jakie kosmetyki, na jaką skórę możecie państwo znaleźć w Naturtech? Mamy bardzo proste tak naprawdę do zapamiętania kosmetyki unisex i zaczniemy od tego, że mamy nawilżający krem. Uwaga, i to proszę pamiętać, to są bazą wszystkich tych kosmetyków są kanabinoidy i ich przeciwzapalny wpływ. Tak? To jest baza. Do tego jest dodane różne substancje naturalne. Ja dzisiaj nie będę wszystkich tych ekstraktów państwa omawiał, pokażę tylko przykłady, jak dużo jest ich w niektórych tych kosmetykach. I zobaczcie na ważną cechę w samej nazwie liposomalny CBD, krem liposomalny, jest słowo nawilżający. Szanowni państwo, zarówno w suplementach, zarówno w dietetyce, jak i w kosmetologii, a już nie wspomnę o tym, jak często rozmawiamy o roli wody, na przykład w leczeniu schorzeń kręgosłupa, no to podobnie jest w skórze. W związku z tym nawilżenie tej skóry jest kluczem do sukcesu. I odwodniona może być zarówno skóra wrażliwa, po której może to być bardziej widać, ale odwodniona może być również cera mieszana i tłusta. Szanowni państwo, odwodniona skóra nie będzie elastyczna, będą powstawały takie zakamarki, załamania skóry, które jeżeli nie zadbamy o to, będą pierwszym
krokiem do powstania zmarszczki. Tak? W związku z tym nawilżenie dotyczy również cery mieszanej i tłustej. Tutaj jest kilka elementów dodatkowych, na przykład na, tak, która będzie neutralizowała substancje szkodliwe, wolne rodniki, a CBD będzie właśnie aktywowało silny wpływ przeciwzapalny. Oczywiście taki nawilżający krem do cery tłustej będzie miał też właściwości matujące, czyli to wykończenie będzie powodowało, że ta skóra nie będzie się świeciła. Mamy też krem do cery wrażliwej i suchej. I zwróćcie Państwo uwagę, nawilżający krem do cery. Znów mamy liposomalne CBD, to jest bardzo ważne, o tym już mówiliśmy wcześniej. I mamy nawilżenie naskórka, które zapobiega wysuszeniu i łagodzi podrażnienia. Dodatkowo chroni skórę przed stresem oksydacyjnym i zanieczyszczeniami. I również wzmacnia warstwę lipidową, bo cera wrażliwa, cera sucha, często wrażliwa, czyli często stanem zapalnym może być zaczerwieniona, będzie bardzo delikatna. I zobaczycie Państwo, że tutaj jest gigantyczna ilość też dodanych substancji aktywnych, czyli mamy naturalne składniki takie jak olej z nasion słonecznika, masło shea, ekstrakt z nasion konopi, nasiona pietruszki, nasiona rzodkwi, nasiona szpinaku, młody jęczmień, tak? To wszystko będzie powodowało to, żeby mamy lepsze nawilżenie i ochronę skóry wrażliwej i suchej. To, jaką mamy skórę, jak Państwo macie jakąś wątpliwość, zachęcam, możecie spotkać się z doświadczoną kosmetolożką, która określi rodzaj skóry i dobierze Państwu odpowiedni rodzaj kosmetyku. Tutaj mamy również tonik liposomalny z CBD, również postać liposomalna CBD, czyli bardzo ważne, lepsza wchłanialność, dłużej utrzymujące się substancje aktywne, tak, o czym rozmawialiśmy. Ważne jest to, że elementem tego toniku jest również wyciąg z aloe vera, tak? Czyli tonik z płynem micelarnym będą się wzajemnie wspierać. Płyn micelarny będzie bardzo dobrze czyścił skórę, tonik będzie dodatkowo czyścił, ale jednocześnie będzie tonizował tą skórę. I co jest bardzo ważne w tonikach kosmetycznych, będzie dbał o prawidłową równowagę kwasową zasadową skóry, dlatego że nasza skóra też musi mieć odpowiednią kwasowość, żeby chronić nas przed patogenami, żeby nie było stanów zapalnych, żeby nie powstawały różne problemy zdrowotne. Płyn micelarny, o którym już wspomniałem, czyli troszeczkę inna formuła, zbudowany w inny sposób, tak? Płyn, czy micelle mają za zadanie czyszczenie tej skóry z różnych osadów, sebum i tak dalej. Jednocześnie jest ona wzbogacona wyciągiem z konopi, inuliną i alantoiną. Czyli no to troszeczkę tak jak u maleńkich dzieci, to nie muszę przypominać, tak? Gdzie delikatna skóra dziecka wymaga takiego głaskania, takiej ochrony, tego nawilżenia, tak, żeby nie było stanów zapalnych. I tutaj właściwie połączyliśmy element właśnie micelarny, czyszczący skórę z tą ochroną liposomalną kanabinoidów, inuliną i alantoiną. Ach, szanowni Państwo, no teraz zobaczcie, dlaczego nie chciałem dzisiaj omawiać wszystkich składników kosmetyków. Dlatego, że w samym dezodorancie Rolon, liposomalnym, szanowni Państwo, co podkreślam jeszcze raz, jest aż 16 różnych ekstraktów roślinnych. 16. Jak się przyjrzycie składnikom aktywnym ekstraktów i roślinom, które tutaj są, to zobaczycie, że to są rośliny, które słyną z bardzo silnego wpływu przeciwbakteryjnego i
wzmacniania odporności skóry na patogeny, czyli tego, żeby, a po to jest dezodorant, nasz pot nie miał niemiłego zapachu, ale jednocześnie, żebyśmy nie zatrzymywali prawidłowych funkcji perspiracyjnych skóry, a więc żeby skóra oddychała i mogła wymieniać ciepło z otoczeniem. To jest bardzo ważne. I zobaczcie, roślinny roll-on o bardzo subtelnym, delikatnym zapachu i aż 16 ekstraktów roślinnych, które użyliśmy do jego kompozycji. Czyli ten roślinny roll-on, tak, on również nawilża. Nie hamuje fizjologicznego procesu pocenia, ale zapach skóry jest miły, dlatego że ekstrakty roślinne odpowiadają również za to, żeby nie było patologicznej flory na tej skórze, która tak naprawdę odpowiada za niemiły zapach potu. Ekstrakty roślinne działają łagodząco, nawilżają, tak, i chronią naszą skórę, żeby nie było stanu zapalnych. No dobrze, czyli przypomnieliśmy sobie, szanowni państwo, o kosmetykach liposomalnych. Jest specjalna promocja przygotowana przez Nature Day na Dzień Kobiet i zachęcam wszystkich państwa, żebyście sobie weszli na stronę Nature Day i skorzystali. Rozmawialiśmy ostatnio, jak byłem w Nature Day, o tym, jak bardzo podobała się państwu promocja w momencie, kiedy ktoś mógł sobie skorzystać, czyli kupił sobie suplementów za minimum 100 punktów i kosmetyk mógł sobie do tego zestawu dokupić za symboliczną złotówkę. I taka promocja wraca, szanowni państwo. Jeżeli ktoś z państwa kupi sobie suplementy za minimum 100 punktów, to kosmetyk dostanie za symboliczną złotówkę. Także zachęcam wszystkie osoby, żeby skorzystały, tym bardziej, że mamy 8 marca za chwileczkę. I na sam koniec, szanowni państwo, zachęcam do tego, żebyście zerknęli na stronę Nature Day w zakładce sklep. Tam są opisy i zdjęcia substancji aktywnych, ekstraktów, które państwo znajdziecie w kosmetykach Nature Day. Tam też znajdziecie bardzo piękne opisy substancji, działania substancji naturalnych, które państwo macie w kosmetykach. W związku z tym proszę zerknąć sobie na te kosmetyki, przeczytać sobie opisy, tam są instrukcje obsługi i wszystkie elementy, które są niezbędne do tego, że mam nadzieję będziecie państwo korzystać z tych kosmetyków, bo naprawdę, słuchajcie, są bardzo wyjątkowe. Są bardzo wyjątkowe. Liposomalna postać kosmetyków z CBD z tak gigantyczną ilością naturalnych ekstraktów roślinnych, to jest coś bardzo wyjątkowego. Także zachęcam państwa, żebyście weszli na stronę Nature Day w zakładce sklep, zobaczyli sobie, jak wiele cennych roślin zawarte jest w tych kosmetykach. Z mojej strony, szanowni państwo, dzisiaj to wszystko i korzystając z okazji, chciałbym wszystkim paniom na zbliżający się Dzień Kobiet życzyć wszystkiego najlepszego, szczęścia, miłości, bogactwa i czego tylko paniom jest dusza zapragnie, żeby się wam powodziło i żebyście były szczęśliwe. Wszystkiego dobrego i dziękuję pięknie za uwagę i miłego wieczoru.